Całkowity charakter muzeum dla nas nie będzie, nie wiem. Jesteśmy na rynku w Wilczym, co ciekawe, jednym z trzech tutaj rzeczy zgodnego. Skoncentrujmy się jednak właśnie na tym największym. Od kiedy to jest zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO? Od 14 grudnia 1992 roku formalnie. A co o tym zdecydowało? No przede wszystkim wyjątkowość tego miejsca, unikalność, ponieważ zdało się jednym z jedynych miast w Polsce, a tam na świecie, które zostały założone od podstaw, które dla renesansowych. Widzimy to wyjątkowe miasto o wyjątkowej urocie. Widzimy tutaj kilka absolutnie niepowtarzalnych, bardzo kolorowych, żółtych, niebieskich, czerwonych kamienic. Jaka jest ich historia? Kamienice wokół rynku wiatrowe zostały zaprojektowane jeszcze przez architekta włoskiego Bernarda Moranta.